Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rayman Redemption. Ostatnim razem w tym let's playu udało nam się przejść poziom pod nazwą Tasty Reception i dzisiaj skupiamy się na Choco Chambers, czyli na komnacie czekolady albo komnacie czekolad. Nie, wydaje mi się, że jak już to komnata czekolady. A nie czekolad, bo tu mamy o jedną czekoladę nam chodzi. Dobra, let's do it, jak to mawiają. I tak, po raz kolejny mamy ten sam ekran ładowania, tylko i wyłącznie dlatego, że ja to nagrywam już kiedy indziej, bo jak widzicie mam trochę krótsze włosy, bo w ogóle u fryzjera byłem, a raczej u domowego fryzjera, więc raczej widać, że jest różnica, bo ja to też nagrałem pod koniec. Nie no, jaki pod koniec października. 10 dni do końca października i tym samym do Halloween, tak więc spodziewajcie się dużo fajnych gierek na Halloween. Albo na tym samym, przed samym Halloween. Bo nagrywam to 21 października. Dobra, co my tutaj mamy? Clown Chef. Więc on ma problem taki, że ta cała maszyna do robienia lodów mu padła i my musimy ją naprawić. No i dzięki temu, że naprawiliśmy, teraz on nam otworzył drogę i możemy sobie lecieć tą patelnią. Ogólnie powiem wam szczerze, że tutaj mamy nowy motyw, mianowicie w normalnym Raymanie jedynce nie mieliśmy tych zielonych strzałek, które robiły ci za booster, więc to jest jakby nowa fajna rzecz, którą dodali tutaj, a raczej ten twórca fangame'a dodał. Tak więc, no, powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony. I spierdzielaj, gnoju. Ups, to nie tak. To nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Dwie klateczki mamy ogarnięte. Teraz trzeba będzie ogarnąć znaczek magika oraz sam prezent. Ogólnie lubię strasznie ten soundtrack. Nie różni się on niczym od oryginalnego soundtracku. Wiecie, zwracam na takie coś uwagę, dlatego że twórca fangame'a bardzo lubi też remiksować niektóre klasyczne nutki, dlatego też zwróciłem na to bardzo mocną uwagę. A, dobra, to ja widzę, że ładnie poleciałem. No zdecydowanie, oj, bardzo ładnie poleciałeś, Michał, oj, oj tak, oj tak, oj tak. Dobra, trzeba zdobyć tam prezent, bo tam tylko prezent nam został i teraz tylko skupić się na klatkach. Mega posrany prezent tutaj jest, powiem szczerze. Więc muszę naprawdę tutaj się teraz skupić. Ty, doleć tam może kiedyś, co? Nie żebym się czepiał. Do, nareszcie się udało, kurde, za czwartym razem, ale się udało. Dobrze, dobrze, podoba mnie się to, podoba mnie się to. A tak na serio to nie, bardzo się cieszę, że się udało. O nie, najgorzej. Ktoś mi się wydaje, że ktoś kiedyś z takiego czegoś gifa zrobi, nie? Nie, ale tak na serio, muzyczka tutaj jest ładnie zremiksowana. Powiem szczerze, że nawet lepiej brzmi niż normalny utwór, który leci w normalnym Raymanie 1. Tutaj musimy operować za pomocą tego nożyka, chociaż ja bym bardziej powiedział, że to scyzoryk niż nożyk. W ogóle mam takie jedno zasadnicze pytanie. Co tutaj robi scyzoryk albo nożyk w
świecie pełnym cukierków, w zasadzie czekolady i wszystkim co słodkie. Chociaż zastanawiam się ten żółty płyn i ten zielony, czy to czasem nie jest jakieś, nie wiem, przeterminowane żółtko czy coś? Znaczy nie, zielony to raczej nie jest żółtko, ale to ten żółty to mi śmierdzi żółtkiem od jajka. Może nie wiem, chcieli w tym świecie kogiel-mogiel robić. Znaczy kogel-mogel, wiecie o co chodzi. Teraz trzeba znaleźć odpowiednie wejście. Jest ono tutaj. Chociaż, dobra, może nie do końca tutaj. Pal gumę, klaunie. Klaunie Junior. Tak, wiem, że to jest małe dziecko, ale mimo co rzuca jakimś, kurde, nie wiadomo czym. Nie wiadomo w ogóle, co to jest też. Zacznijmy od tego. Tam widzę, że nasz ziomeczek, który robi nam za checkpoint jest. Ale my się jeszcze nim nie interesujemy. I w ogóle czemu się nadziałem na czekoladę z orzechami? Boże. Pal gumę. W ogóle te tutaj lizaki, o ile to można nazwać lizakami, bardzo mi przypominają o biegunie północnym, wiecie, tam Święty Mikołaj i te sprawy. Bo zawsze w takich na przykład kreskówkach czy coś, zawsze takie laski są właśnie na biegunie północnym. Takie czerwono-białe i z tego co pamiętam zielono-białe. Te zielono to chyba były takie o smaku... Nawet nie wiem czego, chyba gruszki albo czegoś tam, nie pamiętam już szczerze. W każdym razie bardzo słodkie, to trzeba sobie powiedzieć. Bardzo słodkie były. Ej! A co to miało znaczyć? Dobra. Aha, czyli klucze... Te one się resetują. A to fajnie. Czadowo, ziomek. Nie no, fajnie, że muszę od nowa zbierać. Nie, no, nie powiem, że nie. Mam nadzieję, że tu gdzieś żyćko będzie, żebym sobie mógł nadrobić, bo trochę te jedno to taki trochę stan opłakany, nie powiem, że nie. To się nadaje co jedynie na kurde płacz. O Jezus Maria! Gościu, ogarnij ty się. No, no to fajnie, świetnie, game over, woo! Nie no, to jest przykre w sumie. Ale chyba klatki, te mi się wszystko zapisze, tak? No chyba dobrze pamiętam, że mi się zapisywało. Ta. Aj, tylko znowu trzeba te sekcje powtarzać. Dobra, pal gumę, gościu, szybko to zrobimy. Dobra, jesteśmy z powrotem. W sumie przy checkpoincie, no ale no niech będzie. 11 zdrowia, a raczej 11 życia. To się nie może źle skończyć. Tego klauna to udało nam się w miarę szybko porobić. Dobra, to teraz tak, lecimy po drugi kluczyk. Ale żeby go dostać, to najpierw trzeba pokonać tego dzidziusia. Dzidzi klauna. A, jeszcze tego frajera u góry, oczywiście. Bo jak żeby inaczej. Patrzcie, jak śmietnika porobiłem. Tak to się właśnie robi w Teksasie. Dobrze. Dobrze, podoba mnie się to. Nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Pamiętaj, Michał. Pamiętaj, to jest najmądrzejsze przysłowie, które powinno ci teraz koło głowy latać. Yeah.
Dobrze. Teraz tamtego ominąć i będzie spokój. Ale jak ja go mam ominąć, jak ja mam ledwo co zdrowia, no kurde. To trzeba... Ja pierdziel... Ej, ale to idąc tą logiką, ja nie mogę tutaj w ogóle stracić ani jednego punktu zdrowia, bo albo ten tutaj mnie dowali. Dawaj, chodź tu, chodź tu. No, frajerze. Cię musiałem w taki sposób porobić. Skubana sekwencja, nie mogę powiedzieć, że nie. Dobra, ty tam, kurde, se możesz bąble co jedynie w pupcik strzelać. Jak musisz do kibla, no to leć już. Ale bym miał zwałę, nie? Gdyby ten klaun pocisnął tego klauna juniora, nie? To wtedy bym miał zwałę, nie? Kurde, dosłownie sami siebie wybijają. Ale na szczęście na tego nie musiałem więcej czasu tracić, tak więc gitara. Teraz tylko tego ominąć. O, dokładnie. Trzeba to zrobić tak. Po mistrzowsku. I jesteśmy w miejscu zbrodni. A raczej na miejscu zbrodni, gdzie mamy galaretki i jakieś tutaj truskawkowe kolce. Whatever, co to w ogóle jest. To trochę jak trufle wygląda, ale takie wiecie. Takie niezwykłe trufle. Dobra, tutaj musimy uważać. Pamiętam, jak sobie dzisiaj oglądałem właśnie gameplay pewnego walkthroughera Darka. I on tutaj miał właśnie ogromny problem, bo ciągle tracił punkty zdrowia. Ja właśnie wolę tego uniknąć. Tylko tam właśnie była miejscówka na klatkę i ja się teraz pytam, gdzie? Bo strzałka mi pokazuje, że tutaj powinna być klatka. Tam na dole jest. Ale jak się tam dostać? To jest teraz bardzo dobre pytanie, jak się tam na dół dostać? Dobra, mamy na razie jeden punkt zdrowia, więc to jest jako tako chyba w miarę dobrze. Sam nie wierzę, że to mówię. Nie rozumiem, nie rozumiem. Znaczy, okej, okay, rozumiem, że... są tu kolce i tak dalej. Dobra, to jestem jeszcze w stanie zrozumieć, ale... jak ja mam tam niby przedostać się? Czy w ogóle tam było jakieś przejście do tej klatki? Nie wiem, ja teraz jestem zafiksowany trochę tą klatką, wybaczcie. O, tak mogłem po mistrzowsku to zrobić. Oj. 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 A, dobra. To ciekawie, czyli nie będę mógł jakby otworzyć teraz tych drzwi, bo ja tych kluczy nie mam. No, to teraz ciekawe będzie, jak ja otworzę te drzwi. Bo te klucze się nie zapisują. Gdzie tam? Po co? No, to właśnie, po co? Po co to komu? Po co w ogóle zapisywać te klucze, co nie? No, ale to jest bez sensu, no to wtedy ja tego poziomu nie ukończę już, bo... teraz nieważne co zrobię, to i tak nie będę mógł ukończyć poziomu, bo kluczy nie mam. Strasznie to jest pogmatwany. W sensie, okej, okay, rozumiem, że gdyby te klucze się zapisywało, to z drugiej strony byłoby zbyt łatwo, ale no teraz patrząc na to z tej perspektywy, no to trochę głupie, bo ja teraz muszę pół drogi się cofać tylko po to, by tamte klucze odebrać. No to takie trochę zdziepko dziwne. Bo to wiecie, działa na takiej zasadzie. Albo robisz perfekcyjnie poziom, albo chaci w D, jak to mawiają na łazarskim rejonie.
Ja się zastanawiam, ile jeszcze razy zginę. Tak szczerze. Ile razy jeszcze zginę. Bo ten poziom ma jeszcze dwie sekwencje, z tego co pamiętam. Bo jeszcze będzie walka z bossem, bo tak, ten boss tutaj też jest. W przeciwieństwie do normalnego Raymana 1, gdzie w zasadzie jedynym bossem to był tutaj Mr. Dark. Tak tutaj Candy Chateau w końcu po raz pierwszy ma własnego bossa i powiem szczerze, że boss pod względem designu i pod względem samego pomysłu na bossa jest całkiem, no, przemyślany. Fajnie ogarnięte to jest. Dobra, to jest tak. O! Jeszcze frajer dwuzłotowy tu na mnie czeka. Ta. No to nieźle. To nieźle zdobyłem te klucze, powiem szczerze. Nieźle zdobyłem. Dobra. Teraz 100% tutaj nie zrobimy niestety. Szkoda. Uwielbiam ten soundtrack, powiem szczerze. Ale na razie, kurde, goni nas czekoladowy potwór. Czekoladowa przygoda, comeback. Chocolate Adventure mnie ściga teraz. Nie dostaniesz mojej dupy łatwo! Nie tym razem, gnoju! Jestem Rayman, rozczłonkowany potwór, przyjaciel i spółka, który ucieka przed tobą, bo ma ciebie gdzieś. Na dwóch klatek niestety nie zdobyłem. Trudno się mówi, szkoda. Dobra, nic tutaj nie ma. Żadne życie mnie nie zaskoczyło. Dobra, dawaj mi tego bossa. Chodź tu, hono tu. Dobra, tabliczki czekolady spadają. No i na tym, kurde, bosik polega. Trzeba mu zrzucać te owoce czy różne tego typu przedmioty, które tutaj będą zwisały na sznurku. To jest easy. W sumie to nawet, kurde, średnio rozgarnięta małpa byłaby w stanie to ogarnąć. Nawet zakolak byłby w stanie to ogarnąć, tak mi się wydaje. Nie to, że mam coś do Matiego czy coś. Bo to teraz tak zabrzmiało. Ej, ale czy ten boss sugeruje, że... Kurde, ktoś dzwoni. Halo? No hej. Hej, ja teraz nagrywam jakby co. Zaraz zadzwonię, dobra? No dobra, za ile dokładnie? 5 minut. No dobra. No, pa pa. Oczywiście pozdrawiam tutaj moją kochaną dziewczynę Justynę, bo jak zwykle musi zadzwonić do mnie w trakcie, kiedy nagrywam. No to już jest chyba nieodłączny element tych let's play. Jak kocha, to poczeka, jak to mawiają. Nie no, żarty. Panu już dziękujemy. Ja tu przymknę. Nie, bo ty będziesz czekać. Dobra. Ten boss w ogóle sugeruje, tak mi się przynajmniej wydaje, że ten boss sugeruje, jakby nie powinno się mieszać owoców z czekoladą. Wiecie, tak zwane owoce w czekoladzie. Nie wiem, czy ktoś z was miał kiedyś styczność z czymś takim, ale owoce w czekoladzie cechują się tym, że są to po prostu przykładowo banany, jabłka, nie wiem, inne tego typu właśnie truskawki, które są oblane czekoladą i są na patyku na przykład. Ta przekąska jest chyba też popularna, ona chyba się właśnie z zagranicy na początku wzięła, bo pamiętam, jak w kreskówce Świat według Ludwiczka i ogólnie chyba gdzieś tam na jakichś tam świętach czy festynach były serwowane właśnie takie jabłka z karmelem czy coś takiego. Generalnie no śmieszna sprawa i szczerze powiedziawszy ciekawe połączenie.
Wiecie, bo generalnie powinno się troszeczkę eksperymentować, jeżeli chodzi o różne tego typu dania bądź przekąski, więc niekoniecznie coś, co ładnie wygląda, musi dobrze smakować. Czyli w tym wypadku na przykład jak połączycie właśnie takie jabłko czy banana z czekoladą, to może to na sam początek nie wzbudzać jakiegoś, nie wiem, czegoś apetycznego, że wcale nie musi to ładnie wyglądać, ale uwierzcie mi, smak jest tego dosłownie buenos. Buenos dias, buenos aires normalnie. The sweet spot. Dobra, powiem wam szczerze, że na dzisiaj koniec. Tak, dzisiaj jeszcze jeden poziom będziemy robić. Aczkolwiek od następnego odcinka zastanawiam się, czy by czasem dwóch nie zrobić. Czyli nie zrobić tego poziomu, który będziemy robić w następnym razem, i poziomu Bzita. I wtedy byśmy może jeszcze jako dodatkowo bossa zaliczyli sobie. Chociaż Mr. Dark Dare w tej wersji jest dosyć długi, więc to jeszcze przedyskutujemy, czy będzie. Tak więc plus minus jeszcze tak z 3-4 odcinki, może z 2 odcinki do wielkiego finału Raymana Redemption. No, ale jako bonus teraz ja się z wami pożegnam i zrobię backtracking do tego poziomu w montażu, żeby zdobyć tam te dwie klatki. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę ten let's play, że w sposób ciekawy również wam się ogląda. Napiszcie, co sądzicie na temat tej serii i czy wam się podobają obecne odcinki, co byście chcieli poprawić, co w sensie, co ja bym mógł poprawić w przyszłych odcinkach lub nie, czy wszystko jest w porządku. Ja wolę mimo co wiedzieć. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to subskrypcja mile widziana, łapka w górę oraz wbij na Discorda mojego, jak i Crowza i Batsu, ponieważ tam się najczęściej zacząłem udzielać. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Raymana Redemption i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i dzięki za oglądanie. Hej!